Towarzysze, więc kilka dni temu udzieliłem wywiadu dla kanału na YouTubie Nowy Nurt. Ten film za kilka dni na internecie się pojawi. Proszono mnie o to, żebym wypełnił test polityczny mypolitics.pl i mimo, że już kilka tych testów internetowych, testów politycznych wypełniałem, no to jeszcze raz tutaj sobie wypełnię. No, dzisiaj będziecie widzieć moją twarz, więc jest to jakaś taka nowość, idziemy z duchem czasu. Więc wchodzimy, najbardziej zaawansowany polski test polityczny, rozpocznij. Mamy dla Ciebie trzy ważne informacje. Wykonanie quizu nie zajmie Ci więcej niż 9 minut. No, ostatnio coś tak pisali i zajęło mi to 1,5 godziny. 2. Odpowiedzi są automatycznie zapisywane. Możesz wyjść z quizu w każdej chwili i wrócić, kiedy będziesz miała czas. Ważna informacja, gdyż w każdej chwili może się obudzić Mikołaj. Rozpoczynając test, akceptujesz naszą politykę prywatności. Dalej. Pytanie pierwsze. Ekologia. Ochrona środowiska jest bardzo ważna we współczesnym świecie. Zdecydowanie się zgadzam. Powinniśmy zrezygnować z tanich źródeł energii, aby dbać o środowisko. Więc no, to nie jest takie proste, no bo załóżmy, że tanim źródłem energii jest węgiel, więc mamy tutaj jakby dwa priorytety. No jeden priorytet to jest dbanie o środowisko, drugie to jest oczywiście dbanie o ludzi, którzy pracują na przykład przy wydobyciu węgla. Więc o ile docelowo oczywiście należy myśleć o planecie i o energii, no to nie można tego robić w taki sposób taki fundamentalistyczny, że po prostu wszystko zamknąć, wszystkich wyrzucić na bruk, tylko raczej drogą tutaj właśnie jakichś przekształceń na socjalizm, który zakłada właśnie uspołecznienie gospodarki, daje takie możliwości, żeby właściwie ludziom z dnia na dzień w zamkniętych kopalniach stworzyć miejsca pracy w innych miejscach. No i właściwie taka transformacja energetyczna, bezkosztowa w tym sensie, że bez tutaj wykluczania ludzi, no to możliwa jest tylko i wyłącznie w gospodarce socjalistycznej, gospodarce centralnej panowanie. Więc tutaj powiemy sobie, że nie zgadzam się. Regulacje środowiskowe są potrzebne. No oczywiście tak, no regulacje środowiskowe są potrzebne, zwłaszcza należy tutaj regulować to, co robi prywatny biznes. Więc im więcej kontroli prywatnego biznesu, tym lepiej. Sprzedaż i produkcja żywności GMO powinna zostać ograniczona lub zakazana, więc uważam, że głównym problemem ludzkości jest przede wszystkim to, że żywność nie trafia do ludzi tak jak powinna. No, mamy tutaj problem z dystrybucją, ludzie głodują, więc jeśli żywność GMO jest w stanie doprowadzić do tego, żeby upowszechnić pewne uprawy roślin w miejscach, gdzie są trudne warunki klimatyczne, gdzie jest zbyt sucho, zbyt gorąco, zbyt zimno, no to ja tam nie jestem jakimś przeciwnikiem GMO. Nie zgadzam się. Musimy walczyć z globalnym ociepleniem. Oczywiście tak, jest to możliwe tylko i wyłącznie w komunizmie, a konkretnie w socjalizmie. No, nie trzeba komunizmu, wystarczy socjalizm, wystarczy tutaj doprowadzić do uspołecznienia całej gospodarki na świecie. No, widzimy, że kraje kapitalistyczne z tym sobie nie radzą. Co roku te kraje kapitalistyczne spotykają się na jakichś konferencjach klimatycznych i za każdym razem tutaj obiecują, że będzie coraz lepiej. Im więcej kapitaliści obiecują, że ma być lepiej, tym jest gorzej. Więc zdecydowanie się zgadzam, ale za tym idzie oczywiście zmiana systemu. Człowiek przykłada obecnie zbyt dużą wagę do ochrony zwierząt. No nie, no przecież człowiek w ogóle tych zwierząt nie szanuje. No.
od tutaj jakiegoś procederu polowania na zwierzęta, który upowszechniał niejaki Sławomir Mentzen, który miał swój sklep myśliwski, do jakichś tam futrzarzy, którzy właśnie tam torturują te zwierzęta, które są przeznaczone na futro, do w końcu jakichś tam zwierząt, które są w klatkach. No, widzimy, że tutaj to prywatne, kapitalistyczne rolnictwo, no to jest nie tylko no tutaj no, podtrzymywanie tych patologicznych relacji wolnorynkowych w gospodarce, no ale to jest także bezsensowne tutaj torturowanie tych zwierząt. No ja uważam, że chociażby ze względu tutaj dla dobra ludzi jako konsumentów. No lepiej jest, żeby taka krowa czy świnia miała do dyspozycji większy chlew, większą oborę, gdzie jest czysto, gdzie są okna, gdzie jest ceramika, gdzie wszystko to się sprząta, żeby te kury miały więcej miejsca. No, planeta jest wystarczająco duża i technologia jest, no, po prostu kapitalizm z tym sobie nie radzi. Więc nie, no tutaj człowiek w kapitalizmie te zwierzęta traktuje strasznie, no. Segregacja śmieci jest ważna. Segregacja śmieci jest ważna o tyle, o ile to robi państwo i jakieś tam właśnie specjalnie do tego wydzielone komórki. To, co mi się nie podoba dzisiaj, to jest jakieś takie spychanie państwowej odpowiedzialności, coś, co powinno być po prostu konkretnym zawodem i ludzką pracą, na obywateli. No, że tutaj jest jakiś terror obywateli, żeby oni tutaj u siebie w domu segregowali tego tamtego. Nie. To z segregacją śmieci powinna być, do tego powinna być wytworzona kolejna konkretna nowa branża. Ludzie powinni być zatrudnieni i po prostu tym trudnym i ważnym zadaniem śmierdzącym powinni się zajmować nowi pracownicy. No, sądzę, że dość dobrze by w tej roli się spełniali więźniowie polityczni, na przykład kontrrewolucjoniści. Więc jest ważna, ale no, nie tak jak ona jest robiona w kapitalizmie. Istnienie fabryk mięsa zagraża środowisku. No, przede wszystkim istnienie fabryk, to tak, ale ja nie jestem przeciwnikiem mięsa. Ja uważam, że mięso to można, nawet fabryki mogą istnieć, tylko żeby były bardziej cywilizowane. No, a bardziej cywilizowane fabryki mięsa są możliwe tylko i wyłącznie w socjalizmie. Nie zgadzam się. Państwo powinno zapewniać osobom w skrajnej biedzie minimum wymagane do przetrwania. Państwo powinno zapewniać wszystkim osobom odpowiednie warunki do życia. Minimum, co to znaczy minimum? No, że konserwować jakąś sytuację, że są jacyś ludzie, którzy nie mają prawie nic, a równocześnie są burżuje. No, ja jestem za tym, żeby w ogóle no, nie mówić kategoriami minimum, tylko maksimum. Ja jestem za tym, żeby państwo zapewniało osobom maksimum wymagane do przetrwania. Powinien mieć prawo do mieszkania, każdy powinien mieć prawo do edukacji, do wyżywienia, do służby zdrowia. Więc przy tak zadanym pytaniu i mówić, aha, dobra, to damy jakieś ochłapy biedakom jest wszystko ok, no nie. To ja się nie zgadzam. No ale znowu nie chcę, żeby tutaj wyjść na jakiegoś korwinistę, który jest przeciwnikiem pomocy społecznej, no więc będzie nie mam zdania. Upaństwawianie niektórych sektorów gospodarki jest korzystne. Oczywiście, że tak. Wolny rynek zawsze korzystnie wpływa na gospodarkę. Wolny rynek zawsze negatywnie wpływa na gospodarkę. Waluta z parytetem złota jest lepsza od pieniądza fiducjarnego. No przede wszystkim ja w ogóle jestem za tym, żeby no, rozwój gospodarczy nie wymaga tutaj funkcjonowania waluty. No, to jest jakiś przeżytek. No, ja rozumiem, że w starożytności czy w średniowieczu, żeby ten mechanizm się kręcił, no to konieczna była ta wymiana pieniężna. No ale dzisiaj, no to przecież
No, wystarczy spojrzeć na to, jak funkcjonują wielkie koncerny, jakieś tam, nie wiem, czy jakieś wielkie centra logistyczne, jak sobie pójdziecie, na przykład, no, do takiego supermarketu. I w supermarkecie macie z jednej części magazyn, z drugiej strony jakieś miejsce, gdzie są półki i towary na sklepach. No to po prostu, no, w momencie, kiedy brakuje towaru na sklepach, to pracownik idzie do magazynu, on z tego magazynu przynosi towar i tyle. No, tam niepotrzebne, żeby przenieść towar z magazynu i wystawić na półkę, no nie potrzebujemy żadnych pieniędzy. No, to jest przeżytek. No. Więc jakby tu się nie zgadzam. Rząd powinien zwalczać różnice w płacach kobiet i mężczyzn. No, ja jestem przede wszystkim za zwalczaniem różnic w płacach między tymi, co pracują fizycznie, i tymi, co pracują intelektualnie. To jest dla mnie podstawowa sprzeczność, no, że jeśli, załóżmy, robotnik zarabia, nie wiem, 2000 złotych, a menadżer zarabia 100 tysięcy złotych, to jest różnica, o którą należy walczyć, a nie to, że tam, nie wiem, robotnik zarabia 2000 złotych, a robotnica 1900. To jest pierdoła, no. Jakaś tam walka o jakieś drobniaki. Ja się będę zajmował walką tutaj przede wszystkim klasową. No, ale no, jeśli gdzieś tam rzeczywiście te różnice w płacach, no, negatywnie wpływają na kobiety, no to załóżmy, że się zgadzam. No. Rząd powinien ograniczać import z innych krajów, aby promować producentów krajowych. No, w gospodarce socjalistycznej, czemu nie? W gospodarce kapitalistycznej to mi to zwisa. No, mi to zwisa, czy ja kupuję towar wyprodukowany przez polskiego pasibrzucha i wyzyskiwacza, czy jakiegoś tam obcego pasibrzucha i wyzyskiwacza. No, to jest ten wielki konflikt, który ja mam z polskimi chłopami i z tym panem Kołodziejczakiem, który mówi: o, bo tutaj w sklepach na terenie Polski to są towary rolnicze z zagranicy. A ja mówię: no i co z tego? I bardzo dobrze, że są towary rolnicze z zagranicy. No, to tak jakby, nie wiem, jakbym ja miał akurat mieć specjalną tutaj solidarność z polskimi chłopami. A w czym oni są lepsi od chłopów z innych krajów? No, jedni i drudzy to są wyzyskiwacze. No. To są ludzie, którzy no, chcą tutaj operować na tym wolnym rynku. Chcecie wolnego rynku, to macie wolny rynek, no. Więc ponieważ żyjemy w krajach kapitalistycznych, no to nie zgadzam się. Podatki to kradzież. No, to jest hasło często stawiane przez różnych libertarian w kontekście opodatkowania bogatych. No więc ja uważam, że opodatkowanie bogatych to konieczność. No, ja oczywiście jestem za zwolennikiem wywłaszczenia bogatych, no ale jeśli dzisiaj nie możemy ich jeszcze wywłaszczyć, to przynajmniej możemy im narzucać większe podatki. Więc kradzieżą jest raczej forma zdobywania tych wielkich fortun. Więc raczej mamy tu formę takiej rabować zagrabione, więc zdecydowanie się nie zgadzam. Bogaci powinni płacić wyższe podatki. Zdecydowanie się zgadzam. Walka o równość klas społecznych jest priorytetem. Priorytetem jest walka o zlikwidowanie klas społecznych. Walka o tutaj na stworzenie społeczeństwa bezklasowego. No. Ale załóżmy, że to pytanie ma być sensowne, tylko zostało źle sformułowane. Więc niech będzie, zgadzam się. Emerytura jest kwestią indywidualnego planowania i zgromadzonych oszczędności. Nie powinna być finansowana przez państwo. Zdecydowanie się z tym nie zgadzam. Uważam, że wszyscy powinni dostawać emeryturę. Wszyscy powinni dostawać taką samą emeryturę. Ludzie starsi, ludzie niedołężni. Nie można ich karać czy nagradzać za to, że jako tam ludzie mający lat 30-40 zarabiali tyle czy ile.
No, osoby, no, społeczeństwo dba o swoich przodków. No i tutaj, no, każdy starszy człowiek powinien mieć prawo do godnego życia na odpowiednio wysokim poziomie. Więc nie zgadzam się. Prywatna działalność charytatywna powinna być głównym kanałem pomocy ubogim i potrzebującym. Zdecydowanie się nie zgadzam. To powinno robić społeczeństwo w sposób planowy, w sposób, no, działalność charytatywna, no to są same patologie. No, albo patologią jest to, że po prostu różni bogacze w ten sposób się lansują. I zamiast wykupywać drogi czas antenowy czy drogą powierzchnię reklamową na billboardach czy w gazetach, to oni dają jakieś grosze na fundacje charytatywne i w ten sposób, no, oni mówią: o, jacy to są dobrzy, jacy to są dobrzy. No więc temu głównie służy ta działalność charytatywna. No, w krajach trzeciego świata działalność charytatywna to jest także agentura krajów zachodnich, które pod pretekstem pomocy charytatywnej tam wchodzą właśnie różne agencje wywiadowcze. No a do tego dochodzą jeszcze różne patologie. Różni ludzie właśnie czują się strasznie, strasznie tutaj zarozumiali. Oczywiście jakimś taką, no, symbolem tej takiej patologii i takiej zarozumiałości i takiej pogardy dla innych ludzi jest owsiak, któremu się wydaje, że on jest nie wiadomo jakim fajnym gościem. A im więcej owsiak pomaga polskim szpitalom, tym też polskie szpitale są w gorszej kondycji. Więc nie tędy droga. Ja jestem tutaj za drogą kubańską. Zdecydowanie się nie zgadzam. Licencje, zezwolenia i związki zawodowe są niepotrzebnymi przeszkodami w prowadzeniu działalności gospodarczej. No, ja jestem zwolennikiem jeszcze większej ilości licencji, zezwoleń i przede wszystkim pełnego uzwiązkowienia, więc zdecydowanie się nie zgadzam. Związki zawodowe powinny podlegać przepisom obowiązującym każde inne stowarzyszenie. Nie można finansować ich z publicznych pieniędzy ani przyznawać im przywilejów. To znaczy tak, no, jeśli chodzi o finansowanie związków zawodowych, to, że one są finansowane na przykład przez Unię Europejską, no to jest patologia, bo w tym momencie, no to jest tutaj taka jawna korupcja. Także te związki zawodowe stają się taką właśnie pełną rolę łami strajków. Z drugiej jednak strony, no to każde źródło, no jednak związek zawodowy jest to organizacja jakoś tam broniąca robotników, więc jeśli, no, im więcej tych środków pozyskują, tym lepiej. No ale oczywiście, no, to, że dzisiejsze związki zawodowe bronią głównie kapitalizmu i przedsiębiorców, no to jest wynik tej korupcji. Należałoby tutaj, no, droga do wyleczenia społeczeństwa z tych patologii, no, wiedzie oczywiście przez no, uniezależnienie się związków zawodowych od tych instytucji. No. To nie może być tak, że pensja biurokraty związkowego zależy od widzimisię tego czy innego biurokraty w Unii Europejskiej. No ale tutaj, no, pytanie jest trudne, no bo jednak, no, to głównie Korwin-Mikke chce tutaj maksymalnie ograniczyć finansowanie związków zawodowych, wykorzystując każdy pretekst, więc będzie nie mam zdania. Rząd powinien gwarantować powszechny i darmowy dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej z budżetu państwa. Zdecydowanie się zgadzam. Bank centralny pełni kluczową rolę regulującą gospodarkę, dlatego musi istnieć bank, być, istnie, dlatego musi istnieć, być niezależny i nadzorować banki komercyjne. No, ja tutaj mam problemy z tą niezależnością, no bo to niezależność to znaczy, że co, że pewnego dnia towarzysz Michał wygra wybory prezydenckie, nasza partia wygra wybory parlamentarne i my będziemy tutaj chcieli zmieniać gospodarkę, a bank centralny będzie nam się tutaj wpieprzał. Nie, bank centralny ma być podporządkowany partii, no.
Więc nie zgadzam się. Większe sklepy mają zbyt dużą przewagę konkurencyjną, więc powinno się regulować ich godziny i dni otwarcia, a także maksymalną wysokość rabatów, które mogą zastosować. No nie, no jak chcecie mieć wolny rynek, to wolny rynek, no to ja jestem przeciwnikiem wolnego rynku, no ale jakaś taka sytuacja, że akurat wolny, że tutaj jakieś w handlu to są nakładane tutaj różne ograniczenia tylko na dużych, a drobne biznesy mogą wyzyskiwać ludzi w niedzielę, no to nie, to ja jestem za tym, że stworzyć restrykcyjne normy dla wszystkich. Wszyscy mają przestrzegać prawa pracy, a jeśli to doprowadzi do tego, że Janusze biznesu prowadzące jakieś drobne, rodzinne gówno sklepiki, że oni wszyscy zbankrutują, to bardzo dobrze, no. To bardzo dobrze. Niech tutaj monopole całkowicie przejmą dystrybucję w Polsce. Żebyśmy, ta klasa średnia, ci Janusze biznesu, to są nasi wrogowie klasowi. To jest ten taki, no, ta klasa najbardziej przywiązana ideologicznie do tego kapitalizmu. To niech ona zdycha, no. Niech ją monopole wykończą, a my skupimy się, no, w naszej jakiejś takiej walce, no, na walce z dużymi, z Biedronką, z Lidlem, z Carrefourem, a nie, że tutaj ktoś przyjdzie, a ja też jestem biznesmenem, tak, a jaki ty biznes prowadzisz? No, mam rodzinny sklepik. To gówno, a nie biznesmen, ty jesteś po prostu cieciem, no. I gdyby nie to, że rząd ci jakoś tutaj promuje, to ty już byś dawno zdechł, więc jak partia komunistyczna doszłaby do władzy, to ja bym nałożył bardzo restrykcyjne tutaj przepisy dotyczące przestrzegania prawa pracy, przepisy dotyczące właśnie różnych tych rzeczy. No i oczywiście, no, monopole mogłyby jeszcze te przepisy jako tako spełnić, a drobny biznes to po prostu zostanie wypieprzony od razu. No. Zdecydowanie się nie zgadzam. Biedni ludzie są biedni w wyniku swoich złych decyzji. Biedni ludzie są biedni, bo żyjemy w kapitalizmie. To jest jakby, no, sam fakt, że ludzie mówią, a kapitalizm to jest taki system super, a cały czas są biedni, no to już jest pokazanie, no, że to jest beznadziejny system, no. Więc trzeba zmienić system i nie wtedy biednych nie będzie. Publiczne finansowane badania naukowe są lepsze od tych prowadzonych przez prywatne instytucje. O Jezu, no to jakby nie chodzi o to, czy o wyniki naukowe tutaj dokonywać porównania, bo to bez sensu. No, chodzi o to, że one są lepsze przez to, że one służą społeczeństwu. No. Że jeśli mamy takie problemy, jak na przykład walka z epidemią, to patologią systemu jest to, że na przykład Amerykanie mówili do tych, że my chętnie kupimy tutaj wasze projekty badawcze dotyczące szczepionki koronawirusa, ale pod warunkiem, że wyłączność na tą szczepionkę będzie miała Ameryka. No to jest bezsens. No to w takich sprawach to publiczne instytucje powinny służyć społeczeństwu, a i po to się to tworzy szczepionkę, żeby ona trafiła do wszystkich. Więc od tej strony tak, lepsze są publiczne. Dziedziczenie jest uzasadnioną przyczyną bogactwa. No tak, no, ludzie są bogaci, bo dziedziczą, no. A czy my popieramy dziedziczenie? No nie, no. Dziedziczyć to można jakieś tam kwestie osobiste, czy coś tam, no ale raczej jakieś tam minimum po rodzicach można i odziedziczyć, no ale jak ktoś ma tam jakiegoś dziadka milionera, jak Korwin na przykład, no nigdy nie, uczciwie nie pracował, a majątek odziedziczył po mamusi, która zresztą ten majątek uzyskała w wyniku reprywatyzacji, no. No to jest patologia, no. Utuczył się Korwin na socjalizmie w wyniku reprywatyzacji. Więc no, dziedziczenie tak jest przyczyną tego, że większość ludzi jest bogatych, bo oni to odziedziczyli.
No taki Trump, no to przecież no, odziedziczył majątek, on go oczywiście pomnożył w wyniku różnych machlojek, no ale już tutaj urodził się jako bogaty. Dobra. A czy ja to popieram? No nie, nie popieram, więc będzie nie mam zdania. Nikt nie powinien być bogaty ani posiadać biznesów, posiadłości albo terenu. Zdecydowanie się zgadzam. Gospodarka powinna być zbudowana na zasadach prywatnej własności. Zdecydowanie się nie zgadzam. Państwo powinno zajmować się jedynie najważniejszymi funkcjami i obroną praw jednostkowych. Nie, państwo powinno zajmować się wieloma różnymi sprawami, od najważniejszych do najmniej ważnych. Więc wszystko, wychodzę z założenia, że wszystko lepiej rozwiąże państwo niż prywatny biznes. Zdecydowanie się nie zgadzam. Państwo powinno zapewniać mieszkanie i pracę najbiedniejszym. Państwo powinno zapewnić mieszkanie i pracę wszystkim. Inflacja spowodowana nadmierną emisją pieniądza jest korzystnym zjawiskiem. Ja to się nie. To są tematy sporów, właśnie jakichś tam socjaldemokratów, keynesistów z jakimiś tam libertarianami, że o, czy lepiej pieniądze robić, gospodarkę opartą na pieniądzu robić w taki sposób czy w inny sposób? Ja to w ogóle jestem za zlikwidowaniem pieniądza, więc to jest pytanie, no nie mam zdania. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku jest lepszym rozwiązaniem niż wspieranie najbiedniejszych zasiłkami socjalnymi. No, ani jeden, ani drugi sposób nie jest dobry. Dobrym sposobem jest wywłaszczenie burżujów, więc nie mam zdania. Organizowanie przez państwo robót publicznych, to jest budowania mostów i dróg, mająca na celu zmniejszenie bezrobocia i pobudzenie gospodarki, ale niekoniecznie potrzebnych strategicznie, jest zło. No, to jest pytanie ciekawe, no bo to z jednej strony, jeśli mielibyśmy spojrzeć na Stany Zjednoczone w latach 30. XX wieku, to widzimy, no, że była tam sytuacja rewolucyjna, był kryzys gospodarczy, istniał ruch robotniczy, komunistyczny i właściwie istniały szanse na to, że dojdzie do tej rewolucji socjalistycznej. Dojdzie do rewolucji socjalistycznej właśnie w Ameryce, a przez to organizowanie robót publicznych, no to troszkę zmniejszyło ten radykalizm z klasy robotniczej. Ona została przekupiona tym. Więc od tej strony to jest złe, no, że po prostu no, zmniejsza radykalizm mas robotniczych. No ale rozumiem, że tutaj to jest jakby ten spór między libertarianami, którzy w ogóle są przeciwnikiem inwestycji państwowych, więc niech będzie, nie mam zdania. Od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb, oczywiście. Złym jest samo istnienie państwa. No nie, no. Państw uważam, że nie da się zbudować komunizmu bez dyktatury proletariatu i okresu socjalizmu, a to wymaga istnienia państwa robotniczego, więc nie zgadzam się. Ogół ludzi w obliczu kryzysu nie podejmuje dobrych decyzji i dlatego w takich przypadkach popieram interwencję państwa. No tak, no. Zgadzam się. Walka z innymi rasami jest priorytetem. No, dla widzów kanału Wojna Idei pewnie tak, no, ale nie dla ludzi normalnych. Prawo do aborcji nie powinno być regulowane. No, po prostu, no, w systemie kapitalistycznym, no, kobietę mając do wyboru właśnie, no, żyć w nędzy i tutaj urodzić dziecko, które także będzie żyło w nędzy. No, jeśli ona uważa, że aborcja jest z przyczyn ekonomicznych jest ważna, no to niech dokonuje tej aborcji, więc
Więc, ale jak to nie powinna być regulowana? Powinna być po prostu legalna, no. Czyli rozumiem, że prawo do aborcji, żeby było legalne, to nie powinno być jakoś dziwnie sformułowane to pytanie, no. Dobra, zgadzam się. Pornografia powinna być zdelegalizowana. No, na pewno w tej formie, w której funkcjonuje obecnie. No to. Nie, no w ogóle, no. To. Przede wszystkim należy tutaj. Tak, dobra. Nie będę rozwijał. Ustrój państwa powinien być oparty na zasadach szerokiej decentralizacji. No nie, no właśnie, właśnie tutaj no, pewne zmiany można właśnie centralnie narzucić. Ale z kolei inne, no to no nie wiem, no rady robotnicze i władza robotnicza to ma charakter zdecentralizowany, no, a z kolei przemiany o charakterze takim ideologicznym, no to scentralizowany. Więc no, jest to skomplikowane, nie mam zdania. Kodeks pracy powinien zostać zniesiony lub mocno ograniczony. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie można ograniczać wolności działania ludzi, dopóki nie wykażemy, że są one faktycznie szkodliwe społecznie. Nie można ograniczać wolności. No tak, no najpierw trzeba wykazać. No chyba mój syn się budzi. Mamy tutaj niańkę. Nie wiem, czy to widać, sprawdzimy. Więc jak tutaj się pojawia takie żółte, ale jeszcze nie krzyczy. Ale chyba zaraz będzie trzeba przerwać. Związki partnerskie pomiędzy osobami tej samej płci powinny być legalne. Zgadzam się. Symbole narodowe mają dużą wartość. No, to jest śmieszne pytanie, no bo wartość to jest kwestia rynkowa. Czyli rozumiem, że dla ludzi zakochanych w wolnym rynku wszystko ma swoją cenę, także symbole narodowe mają swoją cenę. Więc to jest pytanie, no, za ile można sprzedać swoją narodowość, no nie wiem, taki Kukliński, no ile pieniędzy dostał Kukliński, no, za zdradę symboli narodowych, no, albo ile pieniędzy dostał tam jakiś inny zdrajca, no. Więc no, słowo wartość to troszkę no, powinno być jakąś taką świętością. No to sprowadzanie tego do kwestii pieniężnej i ile kosztuje? Ile kosztują symbole narodowe? No, dobra, niech będzie, nie mam zdania. Najważniejsze jest wychowanie zgodnie z tradycjami. Najważniejsze jest wychowanie zgodnie z tradycjami komunistycznymi. Ale nie ma tutaj takiej odpowiedzi, więc nie mam zdania. Osoby innej religii niż moja nie mogą mieć dobrych wartości moralnych. Zdecydowanie się nie zgadzam. Nie. Władza musi pochodzić od Boga i być zakorzeniona w tradycji, więc należy się tylko najstarszym rodom arystokratycznym. Zdecydowanie się nie zgadzam. Rola państwa powinna być maksymalnie ograniczona. Zdecydowanie się nie zgadzam. Obywatele powinni mieć łatwiejszy dostęp do broni. No nie, tutaj ludzie obywatelom zabrać broń jako potencjalnym kontrrewolucjonistom. Ja mówię o socjalizmie, a w kapitalizmie to mi wszystko jedno. Być może nawet takie możliwość kupowania broni w supermarkecie, to tak jak w Stanach Zjednoczonych, no, to się może przydać do walki politycznej. No ale dobra, nie zgadzam się. Wolność jest istotną wartością w życiu człowieka.
To prawda. No, ale ważniejszą jest bezpieczeństwo. Zawsze popierałbym mój kraj bez względu na to, czy ma rację, czy nie. Zdecydowanie się nie zgadzam. Bycie dumnym ze swojego pochodzenia jest bez sensu. No, po prostu, no. Jestem Polakiem i ani jestem z tego dumny, ani się tego wstydzę. Po prostu, no tak jest i tyle, no. Dobra, jak widzicie tutaj, synek się obudził, a to znaczy, że drugą część nagramy za jakiś czas. No dobrze, towarzysze, to wracam po dwugodzinnej przerwie. Jest już moja żona. Żona zajmie się Mikołajem. Przy okazji sobie coś zjadłem. No i jedziemy dalej. No oczywiście tutaj 9 minut, które tutaj obiecali, się nie sprawdziło. Pierwsza część zajęła mi 35 minut, więc teraz pewnie będzie kolejny. Dobra, bycie dumnym ze swojego pochodzenia jest bez sensu. Nie mam zdania. Należy dokonać rozdziału kościoła od państwa. Oczywiście się zgadzam. W szkołach publicznych powinna być nauczana religia. Zdecydowanie się nie zgadzam. Dodam do tego, że jeszcze, że w szkołach publicznych powinno być jakiś taki przedmiot z zakresu religioznawstwa, który by to tłumaczył właśnie, jak to religia była tym takim opium ludu, no, żeby przygotowywać dzieci kończące szkołę do dyskusji z takimi klechami, którzy właśnie, no, żeby tych klechów masakrować. Państwo powinno tworzyć program nauczania, według którego powinny uczyć wszystkie szkoły. Oczywiście się zgadzam, więc koniec tutaj z jakimiś szkołami prywatnymi, z jakimiś szkołami religijnymi, gdzie każdy sobie tutaj właśnie dostaje. Jest nie wiadomo jaki program nauczania, też tutaj ludzie dostają jakieś fikcyjne dyplomy, tak jak niejaki Mentzen gdzieś tam w jakiejś prywatnej szkole dostał jakiś tam ściemniony tytuł i teraz się tytułuje jako doktor, no bo to są takie po prostu prywatne szkoły, które są robione dla kasy i po prostu jak masz kasę, to kupujesz, no więc sobie możesz pójść i kupić dyplom, no. No, szkoda, że od razu tutaj Mencen nie kupił habilitacji. No, ale może jak się dorobi na swojej kancelarii od niepłacenia podatków, to i profesorem go mianują. No. Dobra. Państwo powinno by tworzyć, którego powinno wszystko. Zgadzam się. Służba wojskowa powinna być obowiązkowa. W społeczeństwie socjalistycznym oczywiście tak, w społeczeństwie kapitalistycznym oczywiście nie. Więc dajmy tutaj, nie mam zdania. Nieheteroseksualizm jest czymś, co należy zwalczać, leczyć. Nie, nie należy tego zwalczać, nie należy tego leczyć. Nie zgadzam się. Rząd powinien zwalczać handel narkotykami. Oczywiście się zgadzam, rząd sam powinien handlować narkotykami. No, w każdym razie należy na pewno zlikwidować prywatną inicjatywę, jakiś czarny rynek, jakieś mafie. A takie narkotyki, jeśli już mają być gdzieś sprzedawane, no to w aptekach czy w jakichś tam specjalnych sklepach kontrolowanych przez państwo, no tak jak sklepy monopolowe. No, jeśli rząd zarabia na wódce, to może i na marihuanie. Zgadzam się. Rząd w pewnych sytuacjach powinien móc ograniczać wolność obywateli, na przykład w celu ochrony przed terroryzmem. Zdecydowanie się zgadzam. Należy ograniczyć napływ imigrantów do mojego kraju. Domagam się tego, żeby ograniczyć napływ imigrantów do Francji. Przede wszystkim napływ imigrantów z Polski. No, zdecydowanie się nie zgadzam. Rząd powinien promować patriotyzm oraz kulturę mojego narodu. Nie, rząd powinien promować egalitaryzm i socjalizm. Silna armia jest potrzebna. No, w socjalizmie tak, a teraz to mam gdzieś. Zresztą, no, polska armia jest wyjątkowo słaba, od kiedy z
stała się taką amerykańską marionetką. Więc dajmy tą odpowiedź. Należy dążyć do utworzenia rządu światowego. Dodajmy do tego rządu socjalistycznego. Jest taka piosenka właśnie coś tam. Arbeiterbäuer, Medigewehre, Zürhand. I tak dalej. I później jest coś takim. Socialistische Weltrepublik. Czyli właśnie socjalistyczna światowa republika. No. Więc tak, ale o charakterze socjalistycznym. Zgadzam się. Każdy autorytet powinien być zakwestionowany. Każdy autorytet, no nie każdy, no na pewno nie autorytet odrodzenia komunizmu. My tutaj, no to jest właśnie ten problem, no, że proces jednoczenia środowisk antykapitalistycznych, no albo się jakoś tam będziemy jednoczyć i w ten sposób zjednoczeni łatwiej nam będzie właśnie tutaj zwalczać tą burżuazję i prawicę. Albo będziemy rozdrobnieni jak takie atomy. No, jeśli się wzajemnie nie szanujemy, jeśli nie ma tutaj żadnych świętości, żadnych autorytetów i wszyscy ze wszystkimi walczą, no to korzysta na tym burżuazja. No. Więc no, to, że towarzysz Michał pewne konflikty wycisza poprzez właśnie poprzez no. No co, no także czasami brutalność, czasami jakieś tutaj połajanki, czasami jakieś tam ostre polemiki, no ale jednak no, wydaje mi się, że w ten sposób jakoś tam tą lewicę jednoczę, no w każdym razie, czy tego towarzysza Michała lubimy, czy nie, no faktem jest, że istnieje platforma, gdzie różni ludzie, którzy wzajemnie być może się nienawidzą albo nienawidzili kiedyś, no dzisiaj mogą ze sobą współpracować. Każdy autorytet powie, nie zgadzam się. Ludzie kiedyś byli lepsi niż dzisiaj. No nie, no to jest głupie pieprzenie. No, najlepsi ludzie to będą w socjalizmie. Tego no, nowego, lepszego człowieka dopiero stworzymy. Nie zgadzam się. Wszystkie działania, które nie wpływają na wolność innych, powinny być legalne. No nie, no bo tutaj no, załóżmy no, umowa praca najemna, no to teoretycznie człowiek jest wolny, na równocześnie jest wyzyskiwany, no więc nie zgadzam się. Im silniejsi przywódcy, tym lepiej. Nie. To jakby tu chodzi o to, żeby silny przywódca w kraju socjalistycznym jako rozwiązanie tymczasowe, jako pewna taka aberracja, no, jest możliwa do zaakceptowania w pewnych sytuacjach, ale no, nie jest to na pewno jakiś ideał, do którego dążę. No. Czyli nie zgadzam się. Rządy powinny bardziej wspierać swoich obywateli niż imigrantów. Nie. Raczej rządy powinny wspierać swoją klasę robotniczą niż międzynarodowe korporacje. No. A to, czy ta klasa robotnicza jest miejscowa czy imigrancka, to wszystko jedno. No, w każdym razie no, mamy z jakimś takim absurdem do czynienia, że jakieś środowiska prawicowe są bardzo tutaj negatywnie nastawione do imigrantów jako robotników najemnych, a równocześnie tutaj wzywają korporacje, amerykańskie wojska czy jakichś celebrytów, żeby tą Polskę odwiedzali. No. Więc nie widzę tu konsekwencji. Nie zgadzam się. Społeczeństwo nie powinno dążyć do zacierania różnic między płciami, lecz większego eksponowania cech męskich i żeńskich. To w ogóle społeczeństwo nie powinno się takimi pierdołami zajmować. Społeczeństwo jest po to, żeby ludziom wzajemnie pomagać, a więc tam, gdzie ci ludzie są biedni, głodni, potrzebują leczenia, po to jest społeczeństwo, żebyśmy wzajemnie sobie pomagali, a nie po to, żeby wzajemnie patrzeć komuś do łóżka, czy kogoś oceniać.
Zdecydowanie. Patenty nie powinny istnieć. Zdecydowanie się zgadzam. Ważnym jest przeciwdziałać monopolowi na rynku. Nie, ważnym jest przede wszystkim walczyć z rynkiem. No, mi to tam wszystko jedno, czy na rynku jest monopol, czy nie ma monopolu. Co to zmienia w życiu pracownika? No niewiele. No. To raczej. Kotuś, przestań hałasować. Więc jest tutaj kotek, który strasznie wali w drzwi, ale jak dostanie chipsa, to się może uspokoi. Więc tutaj kotek. Dobra, sypnę mu od razu, żeby jednak skupić się na filmie. Dobra, więc kupiłem kotka chipsami z Lidla. Dobra, ważne jest przeciwdziałać monopolowi na rynku. Nie zgadzam się. Małżeństwa powinny zostać zniesione. Nie, na pewno nie dzisiaj, no. Postęp techniczny jest dobry. Oczywiście. Defilady wojskowe są potrzebne. No, w dzisiejszej Polsce na pewno nie. Władza powinna skupiać się w rękach jednej partii. Jakby system partyjny jest to system, no nie jest to system idealny, no i też to jest to pewien relikt dawnej epoki. No, dzisiaj w dobie superkomunikacji w ogóle jest pytanie, na ile nam te partie są potrzebne. No oczywiście, no, w drodze do robienia rewolucji i ewentualnej dyktatury proletariatu, być może ten system monopartyjny jest najskuteczniejszy w ramach walki z burżuazją i tutaj tymi burżuazyjnymi siłami politycznymi. No ale nie jest to jakiś ideał, no to. No. Ideałem powinny być jakieś takie właśnie komitety obrony rewolucji oddolne, no. Lokalne. No ale to jest jakby dalszy etap. Więc. Nie zgadzam się. Podbój kosmosu to dobry pomysł, zdecydowanie się zgadzam. Inwigilacja obywateli przez rząd jest normalna. Nie mam zdania. No, w każdym razie sprawa jest taka, no, im mniej władzy w rękach rządu burżuazyjnego, tym lepiej. Co wcale nie oznacza, że jeśli ten rząd nie stanie się socjalistyczny, to tutaj nie zmienię swojego zdania. Moralność jest subiektywna. No tak, no. Inną moralność ma człowiek syty i bogaty, a inną ma człowiek głodny. Zgadzam się. Eutanazja powinna być legalna dla osób nieuleczalnie chorych. Zgadzam się. Religia to opium dla ludu. Zdecydowanie się zgadzam. Duże wydatki na wojsko nie są niczym złym. No, w społeczeństwie kapitalistycznym jest to marnotrawstwo. Jest to jakaś tam forma, no, dużej korupcji. To, że ten biznes. No, to, co w ogóle robi Duda i PiS, że kupuje ten amerykański sprzęt wojskowy, no to jest skandal, no, że tutaj zaciągają kredyty na te F-35, więc ja wolę, żeby te pieniądze trafiły na szkoły, w których będzie promowany marksizm-leninizm, a nie jakieś tam bezużyteczne F-35. Jeśli już mamy robić wydatki na wojsko, to. No, na takie wojsko o charakterze bardziej ludowym, egalitarnym. Karabin dla każdego, no, a nie dla. Jest jakaś elita potrafiąca obsługiwać jakiś drogi sprzęt amerykański. Nie zgadzam się. Pokojowa współpraca jest o wiele bardziej opłacalna niż sankcje i przemoc. No, oczywiście, no, tylko to mistrzem w nakładaniu sankcji jest Unia Europejska i Stany Zjednoczone i bardzo często te sankcje to są postulaty tak zwanej lewicy. Interes mojego kraju jest ważniejszy od interesu innych krajów.
Dla mnie interes mojej klasy jest ważniejszy od interesów klasy mi wrogiej. Czyli nie zgadzam się. Ostracyzm społeczeństwa jest bardziej efektywny niż rządowe zakazy. Ostracyzm społeczeństwa. Dobra, nie mam zdania. Kobiety mogą podejmować karierę, ale przede wszystkim powinny być dobrymi matkami i żonami. Nikt nie powinien za nikogo decydować, co on chce robić ze swoim życiem. No. Jeśli oczekujemy od kobiet, żeby były matkami, to najpierw społeczeństwo powinno zapewnić bardzo dobrą tutaj infrastrukturę szpitalną, żłobkową, przedszkolną, szkolną i ileś takich rzeczy. Mówię to jako ojciec 8-miesięcznego synka, gdzie mimo, że we Francji ten system jako tako działa, to oczywiście jest daleki, daleki od socjalistycznego ideału. Mój dom, moja twierdza, to złe motto dające przyzwolenie na przemoc. No tak, jest to złe motto, zgadzam się. Monarchia to dobry ustrój polityczny i go popieram. Miejsce monarchistów doskonale tutaj zdefiniowali jakobini w czasie rewolucji francuskiej. Czyli zdecydowanie się nie zgadzam. Popieram organizacje międzynarodowe takie jak ONZ. ONZ jest to organizacja służąca amerykańskim interesom. Nie zgadzam się. Mój kraj powinien dążyć do zdobycia terenów, które kiedyś posiadał. No więc nie zgadzam się. Obowiązkiem każdego obywatela jest walka i ewentualne oddanie życia za swój kraj. No, przede wszystkim trudno mówić o dzisiejszej Polsce, żeby to był nasz kraj. No, to decyzje w Polsce podejmuje pani Mosbacher. Tutaj pani Mosbacher, ewentualnie pan Trump, ewentualnie Komisja Europejska. Więc gospodarczo Polska jest uzależniona tutaj od międzynarodowych korporacji, głównie niemieckich. No a polski rząd, no to służy tutaj realizowaniu tych interesów, więc ani się nie utożsamiam z polskim rządem, ani z polskimi państwami, partiami, które zasiadają w parlamencie. Więc za taki kraj ginąć nie warto. No. Jeśli PiS, PO czy SLD wywołałby kiedyś jakąś wojnę, no to nie warto w tej wojnie uczestniczyć. No. Radzę wam tutaj wybrać wariant leninowski i po prostu kraj opuścić. A jeśli chodzi o kraj socjalistyczny, to oczywiście inna bajka. No, za kraj socjalistyczny warto walczyć, warto ginąć. Więc nie zgadzam się. Oko za oko uczyni tylko cały świat ślepym. No. Jakąś tam zemstę ludową na burżuazji i ich poplecznikach, no, na pewno będzie trzeba tutaj zrealizować. No, no ale bez jakiejś takiej ślepoty. No. No, przykładnie może ukarać tam jakiś procent, a resztę, jeśli się odpowiednio ją zresocjalizuje, no to można tutaj namówić do współżycia w ramach nowego społeczeństwa socjalistycznego. Nie mam zdania. Akcje afirmacyjne dla mniejszości to dyskryminacja i powinny zostać zniesione. Strasznie dużo tutaj o tych mniejszościach, to taki temat, no, zastępczy. Nie mam zdania. Kobiety mają w krajach zachodu najwięcej praw na świecie, więc protesty feministek są nieuzasadnione. No to ciekawe pytanie. No. Pytanie też o co te protesty. No ale tak, no ogólnie, no,
Nie jestem jakimś wielkim fanem ruchu feministycznego w krajach zachodnich, więc niech będzie, że się zgadzam. Ludzie powinni być dumni z podbojów, których dokonywał w przeszłości ich kraj. Nie, ludzie powinni się wstydzić tych podbojów, no. Zdecydowanie się nie zgadzam. Religia to nieodłączny element każdej kultury na świecie. No nie. No przecież już mieliśmy tutaj eksperymenty socjalistyczne, gdzie to społeczeństwo mniej lub bardziej udało się z religii wyleczyć. Więc się na pewno nie można sobie wyobrazić społeczeństwo bez religii, czyli zdecydowanie się nie zgadzam. Jeśli mamy przyjąć imigrantów, muszą zostać poddani dokładnej i skrupulatnej selekcji. No, to jest jakaś fikcja, to pytanie, no, zakładające, że państwo z tektury, jakim jest Polska, że to państwo w ogóle cokolwiek kontroluje na swoim terytorium. No, jeśli Polska ma otwarte granice z Niemcami i granice można przekroczyć tyle razy, ile się chce w jedną i w drugą stronę, no Polska w ogóle nie kontroluje swoich granic, więc można oczywiście w mediach bić pianę i mówić o kontroli społeczeństwa, no ale bez kontroli granic, no to gadanie o kontroli imigrantów, no to jest jakaś fikcja przecież, no. Więc jeśli kapitał będzie potrzebować siły roboczej w Polsce, to tych imigrantów sprowadzi i polska prawica ma tutaj gówno do gadania, no tak jak w każdej innej kwestii, no. Korporacje decydują o wszystkim. Więc jest to taki. Owszem, no, pytanie na temat migrantów ma sens w społeczeństwie socjalistycznym, gdzie rzeczywiście naród kontroluje swój kraj i swoje granice. No to wtedy takie pytanie ma sens. No. Na przykład w Korei Północnej, no to jeśli ktoś tam chce się osiedlić, no to jest poddawany takiej selekcji, no ale to w Polsce to no Polska to jest takie szambo, no to każdy może tutaj przyjść, no to tak jak mój kotek sobie lubi pójść w różne miejsca i oddać mocz, to każdy może sobie do Polski przyjechać i zrobić co chce, no państwo z tektury nie jest w stanie tego powstrzymać. Nie mam zdania. Przywrócenie kary śmierci to dobry pomysł. Po rewolucji mogę to dopuścić, ale dzisiaj nie, więc nie zgadzam się. Rewolta przeciw opresyjnej władzy jest uzasadniona. Rewolta robotników przeciwko opresyjnej władzy burżuazji jest uzasadniona. Rewolta burżuazji przeciwko rządowi robotniczemu nie jest uzasadniona. Więc nie mam zdania. Tajna policja ze specjalnymi uprawnieniami, to jest zezwolenie na tortury, licencja na zabijanie, to dobry pomysł. Dyplomatycznie na ten temat się nie wypowiem. No na pewno warto tutaj piętnować wszystkie te tajne policje, które dzisiaj istnieją w społeczeństwach, w krajach NATO. Więc te na pewno tajne policje trzeba zwalczać. Czyli nie zgadzam się. Legalizacja in vitro to dobry pomysł. Zgadzam się. Wszystko w państwie, nic poza państwem, nic przeciw państwu. Więc tutaj cytaty z Mussoliniego. No nie. Na pewno nie temu państwu, jak jest obecnie. No, obecne państwo służy interesom burżuazji, więc obowiązkiem uczciwego człowieka jest występować przeciw temu państwu, przeciw burżuazji. Więc nie zgadzam się. To władzy totalnej bądź totalitarnej nie należy się wystrzegać.
No, w niektórych przypadkach elementy władzy totalitarnej mogą być przydatne. Kolonializm jest wciąż aktualną ideą, pomógłby rozwinąć się słabym nacjom i umocnił już silne mocarstwo. No, kolonializm jako taki to osłabia słabe nacje, więc to raczej na przykład imperialistycznej ekspansji krajów europejskich w Afryce, to no, doprowadził tam do zniszczenia tamtych cywilizacji, wymordowania ludzi, wywiezienia ludzi jako niewolników, więc nie zgadzam się. Wiek zgody powinien zostać obniżony. Chodzi tutaj chyba o zgody na seks. Nie będę się wypowiadał. Seks przedmałżeński jest niemoralny. Zdecydowanie się nie zgadzam. I ostatnie pytanie. Najlepszym mężem, żoną zawsze jest osoba tej samej narodowości, co moja. No, ja wyjechałem za granicę i na tej zagranicy no, zdecydowałem się jednak, no, zakochałem się w Polsce, więc no, na pewno, pewnie ze względów jakichś tam urzędowo-kulturowych, no, jest mniej komplikacji niż. No ale nie mówię, że nie może istnieć związku, szczęśliwych związków między ludźmi z różnych krajów, no. Więc nie mam zdania. Polityczny serwer Minecraft. Minecraft. Dobra, co to? Nie, co to za pierdoły. Wyniki z 4 października 2020. Socjalliberalizm. Co? Nie no. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego testu. Zostałem zaklasyfikowany do Federacji Młodych Socjaldemokratów. No i chyba będzie trzeba będzie powtórzyć ten test. Co to, że 69% młota i sierpa. Komunizm, ideologia, doktryna społeczna. No, towarzysze, jestem zawiedziony tym testem. Co to? Kosmopolityzm. Wiosna. Aha, więc mnie to tutaj. Najbliższa partia Wiosna, najbliższa młodzieżówka Federacja Młodych Socjaldemokratów. No nie, no. Jest to jakiś bzdet. No ale cóż, no. Test wykonałem. Więc towarzysze, możecie zweryfikować, gdzie odpowiedzi, których udzieliłem, gdzie powinienem lepszych odpowiedzi udzielić. Pozdrowienia.